Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Idzik, zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim między innymi. Marba Sędziszów rozegra mecz z reprezentacją Algierii. Reprezentacja Algierii będzie dla nas zupełnie nowym przeciwnikiem, nie znamy ich możliwości. Trwa głosowanie na najlepszych sportowców powiatu. Oprócz cennych nagród dla zwycięzców przewidzieliśmy również nagrodę w wysokości 500 zł dla uczestnika takiego plebiscytu. Seniorzy ponownie na scenie, tym razem najpiękniejsze strofy o miłości. Staraliśmy się, a jak wyszło, ocenią widzowie. 19 lutego aktorka Joanna Szczepkowska wystąpiła na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w monodramie Goła Baba. Spektakl wyreżyserowany przez Agnieszkę Glińską prezentowany jest w całej Polsce od 1997 roku i wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Monodram, a raczej monokomedia pod tytułem Goła Baba to konfrontacja dwóch odmiennych postaw wobec sztuki. Joanna Szczepkowska gra dwie różne kobiety, artystki rywalizujące ze sobą o uwagę i uznanie publiczności. Pierwsza z nich to kobieta z parasolką, delikatna istota pełna ideałów, artystka wymagająca od widzów ciszy i koncentracji. W drugiej części monodramu wpada na scenę tytułowa baba, hałaśliwa i dosadna, rzucając dowcipami błyskawicznie nawiązuje kontakt z publicznością. Dwie różne bohaterki, dwa różne sposoby bycia na scenie odsłaniają prawdę o komercji w kulturze. Tytuł jest w jakimś sensie postacią, można powiedzieć, tej sztuki, to znaczy osoba, za którą teraz jestem przebrana, która jest odwrotnością tej gołej baby, która wystąpi po tej postaci, jest w cieniu takiej osoby bardzo wulgarnej, a sama jest takim nadwrażliwcem. I o takich właśnie dwóch skrajnie różnych artystkach jest to sztuka. Kobiety z parasolką nie mamy wielkiego kontaktu ze współczesną mową od pokoleń, ale słucham odgłosów ulicy. Monodrama, raczej monokomedia, napisana przez Joannę Szczepkowską, grana jest od 1997 roku. Od premiery sztuki minęło prawie 30 lat. Od tego czasu nieprzerwanie spektakl ogląda publiczność w Polsce i za granicą. Kubo, żojkę? Hoppa! Chcecie ujrzeć na zbyt wiele, to ukażcie swe portfele. Tak, a ceny biletów ustalam po spektaklu. Nadal publiczność przychodzi, przychodzą już kolejne pokolenia. I te kolejne pokolenia mają takie wrażenie, tak przynajmniej mi mówią po spektaklu, że to jest aktualne. Czyli przez 28 lat tekst nie stracił na aktualności. Niespodziewane zakończenie monodramu skłania widza do refleksji nad światem, w którym nie ma miejsca dla słabych. To nie jest tylko komedia. To jest rzeczywiście napisane jako komedia głęboka, tak to się na ogół mówi, ale rzeczywiście publiczność przechodzi z nastroju w nastrój. Joanna Szczepkowska, aktorka filmowa i teatralna, publicystka, pisarka i poetka. Laureatka wielu nagród aktorskich za swoje dokonania artystyczne. 28 października 1989 roku zasłynęła z legendarnej już wypowiedzi. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm na antenie dziennika telewizyjnego. Reprezentacja Algierii w piłce siatkowej kobiet początkiem marca przebywać będzie na zgrupowaniu sportowym w Dębice. Przy tej okazji zespół z Afryki Północnej rozegra mecz towarzyski z Marbą Sędziszów Małopolski. Spotkanie zaplanowano na 4 marca w hali sportowej przy ulicy Księdza Maciąga. To kolejny znakomity sezon w wykonaniu sędziszowskiej drużyny. Marba Sędziszów aktualnie znajduje się w czołówce tabeli i siatkarki coraz pewniej walczą o awans do turnieju półfinałowego, o awans do pierwszej ligi.
Do końca rundy siatkarkom pozostało 4 mecze ligowe. W międzyczasie Marba spotka się na boisku również z reprezentacją Algierii. Zespół Algierii przylatuje do samym początkiem marca przylatuje na zgrupowanie do Dębicy. Dębica będzie ich bazą treningową i noclegową, natomiast po prostu w naturalny sposób, będąc na takim zgrupowaniu, szukają sparring partnerów, z którymi mogliby grać mecze kontrolne. I tak zaproponowano naszemu burmistrzowi, z tego co mi wiadomo, takie spotkanie. Oczywiście zgodziliśmy się, bo dla klubu jest to fajna rzecz. Nigdy jeszcze Marba nie grała z pierwszą reprezentacją jakiegoś kraju. Dla Sędziszowa na pewno również promocja, a dla kibiców święto siatkówki. Reprezentacja Algierii to zespół młody, nie wiemy o nim zbyt dużo, ale cieszymy się na to spotkanie, mówi trener Marby Maciej Leś. Reprezentacja Algierii będzie dla nas zupełnie nowym przeciwnikiem, nie znamy ich możliwości, nie wiemy, jaką taktyką grać przeciwko nim, dlatego zagramy taką, jaką występujemy najczęściej, jaką gramy najczęściej w meczach ligowych. Najstarsza zawodniczka ma 24 lata i jesteśmy bardzo ciekawi tej konfrontacji. Traktujemy ją jako towarzyski mecz sparingowy. Spodziewam się, że reprezentacja Algierii będzie silną drużyną, ponieważ sam fakt, że przebywając na zgrupowaniu w Dębicy, oprócz nas będą grać z pierwszoligowymi zespołami z Tarnowa, Jarosławia i Mielca, znaczy to, że jest to na pewno wymagający, silny zespół. Pomimo, że mecz nie ma znaczenia dla rozgrywek ligowych, Marba na pewno zagra najlepiej jak potrafi, zapewnia trener sędziszowskich siatkarek. Ilekroć wychodzimy na parkiet, zawsze chcemy wygrać. Natomiast umawiałem się z trenerem reprezentacji Algierii, że zagramy w ten sposób, iż w pierwszym secie wystawimy wszystko to, co mamy najlepsze, natomiast pozostałych będziemy grać tak, żeby każda z zawodniczek mogła poczuć atmosferę tego spotkania. Chyba że po 4 setach będzie wynik remisowy, to na tiebreaka znów wprowadzimy na boisko nasze najcięższe działa. Mecz Marby Sędziszów z reprezentacją Algierii rozegrany zostanie 4 marca w hali sportowej przy ulicy Księdza Maciąga w Sędziszowie Małopolskim o godzinie 13. Kibice mile widziani. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zapraszają 8 marca na koncert z okazji Dnia Kobiet Ballady, Romanse, Niuanse w wykonaniu Magdaleny Białoruskiej-Ogorzelec i Piotra Madury. Koncert Ballady, Romanse, Niuanse zainspirowany jest twórczością Adama Mickiewicza. To spektakl muzyczny, na który składają się muzyka, poezja i gra aktorska. Na scenie wystąpią Magdalena Białorucka-Ogorzelec i Piotr Madura. O scenografię, oprawę i ogólny wyraz artystyczny koncertu zadba pomysłodawca projektu Dominika Migoń-Madura. Projekt zrodził się w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że lekturą na Narodowe Czytanie w 2022 roku są ballady i romanse Adama Mickiewicza. Razem z Madzią i Piotrem pracujemy z grupą artystyczną SAFO, która rokrocznie przygotowuje takowe czytania. Młodzież niekoniecznie ochoczo zareagowała, kiedy przedstawiliśmy im lekturę, więc stwierdziliśmy, że chcemy odczarować ballady i romanse. Sami zagłębiając się w tę literaturę, bardzo pokochaliśmy ten materiał i podjęliśmy wyzwanie, żeby właśnie przekazać to inaczej. Współcześnie, właśnie folkowo, ale też i rozrywkowo, elektronicznie, ale przede wszystkim, i co wydaje mi się, że najważniejsze, i będziemy to zawsze powtarzać z szacunkiem dla myśli Mickiewicza, dlatego żeby oddać to jak najbardziej jakby dokładnie, poprawnie, nie przeinaczać, ale żeby jednak to było w tym współczesnym klimacie. Projekt to też niesamowita gra świateł, która będzie widoczna na scenie. Staramy się, aby ten koncert, a nawet i niektórzy nazywają to spektakl muzyczny, był pełny w formie. Bardzo nam zależało na tym, żeby poezję dopełniała muzyka, żeby dopełniał czasem i najmniejszy rekwizyt, żeby właśnie cały klimat utrzymany był też za pomocą gry świateł. Także chcemy minimalną formą oddać cały ten głęboki i magiczny klimat, bo przecież ballady i romanse to moc magii i czarów, także i
chcemy zaczarować właśnie w taki sposób publiczność. Ważnym elementem koncertu będą stroje sceniczne. Warto wspomnieć też o Ani Pracało, która przygotowała fantastyczne kostiumy, malowała na tych kostiumach i te również jakby doszywała różne elementy. Kostium też pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ gra trochę w tym spektaklu. Do tego stworzone są wianki, które też dopełniają każdy utwór. Do każdego utworu przypasowany jest zupełnie inny wianek. Historia z tymi wiankami jest równie ciekawa, ponieważ przez całe wakacje przy wspólnych spacerach, podczas których też omawialiśmy historię tych ballad nad właśnie jeziorami, w lasach, zbieraliśmy te różne rośliny, z których powstały te wianki. Także mimo, że tego może niekoniecznie widać na scenie, chcieliśmy, żeby każdy element tego projektu był jak najbardziej naturalny, związany z naturą, z historią tych ballad i romansów i odpowiadał właśnie temu klimatowi. Podczas koncertu można będzie wysłuchać takich utworów Mickiewicza jak Pierwiosnek, Świtezianka, Rybka, Pani Twardowska, Romantyczność czy Lilie. One są głównie śpiewane. Są maleńkie fragmenty melorecytacji, bardzo maleńkie, w nie wszystkich utworach, głównie w Pani Twardowskiej, ale jest to głównie muzyczny projekt i na tym się też skupiliśmy, żeby jakby tekst mówiony przełożyć na tekst, na jakby śpiewną formę, prawda? Więc jest tam trochę mojej duszy, czyli folku. Muzyka jest bardzo w tą stronę idąca, melodie, ale też trochę duszy Piotrusia, czyli wszystko jest dodane lekko elektroniki i myślę, że całość jest bardzo ciekawa. Projekt muzyczny Ballady, Romanse, Niuanse to dla mnie zupełna nowość, ale odnajduję się w nim, mówi wokalistka Magdalena Białorucka-Ogorzelec. Pokochałam te klimaty, dodaje. Zarówno Mickiewicza, jak i w ogóle formę taką trochę teatralną, teatralno śpiewaną. Nie ukrywam, że było to bardzo ciężkie dla mnie na początku, bo bardzo mnie to kręciło i stwierdziłam, kurczę, coś nowego, fajnie i bardzo chciałam w to iść, ale nie do końca wiedziałam, czy sobie z tym poradzę, czy jestem w stanie te wszystkie formy zawrzeć w jedno i czy te emocje, czyli tekst, który jakby zupełnie nie jest mój. Wiadomo, znałam go gdzieś tam z liceum, jeszcze z czasów szkoły, ale jednak no, zupełnie inaczej był przedstawiany, wiadomo. Ja to musiałam trochę ugryźć i zrozumieć po swojemu. Na pewno to jest też duża rola Dominiki, która trochę nam to zobrazowała lepiej, bardziej przyswajalnie. No a my zrobiliśmy tak, żeby zarówno młodzież, jak i dorośli zrozumieli i pokochali te ballady, więc bardzo trudna dla mnie bardzo trudne w ogóle wyzwanie, ale uważam, że będę robić to i kontynuować dalej, bo super. Koncert Ballady, Romanse, Niuanse odbędzie się 8 marca o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Wstęp wolny. Komenda Powiatowa Policji w Robczycach pozyskała nowe radiowozy. Szczegóły w materiale. Dzięki dofinansowaniu lokalnych samorządów Komenda Powiatowa Policji w Robczycach wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy. Jeden z nich jest wyposażony w większą liczbę sygnałów błyskowych, a także oznakowany odblaskowymi pasami fluorescencyjnymi w kolorze żółtym. Dotychczas używane pojazdy były w barwach, które tak naprawdę weszły do użytku w 2008 roku. Były to pojazdy malowane w kolorze srebrnym z niebieskimi i białymi elementami odblaskowymi. Tutaj, jak widać, są dodatkowo żółte-zielone elementy odblaskowe. A czemu ma służyć ta zmiana? Przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa policjantów, którzy korzystają z tych radiowozów, jak również innych użytkowników dróg. Oba pojazdy to modele Kia Sportage. Wyposażone są w silniki o pojemności 1,6 litra, turbo doładowane o mocy 150 koni mechanicznych. Te pojazdy są wyposażone w wszystkie nowoczesne elementy bezpieczeństwa, co z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo policjantów, jak również osób innych, które będą korzystały z tego pojazdu w trakcie doprowadzania takiej osoby na przykład do określonego miejsca. Z nowych pojazdów będą korzystali między innymi dzielnicowi z gminy Ostrów.
Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do obejrzenia wystawy pokonkursowej Orszak Trzech Króli w sieci. W planach jest udostępnianie w tej formie kolejnych wystaw, ale nie tylko, realizowanych przez bibliotekę oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Wirtualna wystawa 360 stopni Orszak Trzech Króli jest pierwszą prezentowaną w ten sposób. Biblioteka Publiczna zapowiada, że będzie kontynuować tą formę, aby każdy mógł obejrzeć jej wystawy bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to nowy taki pomysł na realizowanie naszych wystaw. Nowa taka nowinka techniczna, którą będziemy wykorzystywać już na bieżąco, no i w przyszłości. Taką wystawę 360 to tak naprawdę z każdego miejsca na ziemi sobie można obejrzeć, także nasi bliscy, którzy nawet nie mogą nas odwiedzić tutaj na miejscu, a także czytelnicy i sympatycy biblioteki z każdego miejsca na ziemi mogą obejrzeć sobie taką wystawę. W jaki sposób należy poruszać się po wirtualnej wystawie? Technicznie jest to bardzo proste. Jest to utworzone w formie galerii. Przechodząc od zdjęcia do zdjęcia, można dokonać, przesuwając się po klawiaturze strzałeczkami tak naprawdę lub też myszką, obrotu dookoła 360 stopni i obejrzeć tak naprawdę nie tylko wystawę, ale całą placówkę. Do przygotowania wirtualnych wystaw, ale nie tylko, będzie wykorzystywana kamera 360 stopni, którą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zakupił w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Kto z Państwa dzisiaj nie widzi wirtualnych spacerów, wirtualnych wystaw. Myślę, że ta kamera, będąc tutaj w Domu Kultury, daje duże możliwości. Mianowicie będziemy mogli Państwa zaprosić właśnie na takie spacery i właśnie na takie wystawy. Ale pomyślicie Państwo, co może być ciekawego na przykład w takim spacerze po Domu Kultury. Dom Kultury się bardzo zmienił, ale na przykład jedną z ciekawostek jest to, że wejście na dach Domu Kultury jest przez szafę, więc jak zaprosimy Państwa na taki spacer, dowiecie się, jak się wchodzi na dach Domu Kultury. Wirtualną wystawę Orszak Trzech Króli obejrzeć można na stronie internetowej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. 7 zespołów koszykarskich wystartowało w pierwszym turnieju o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Najważniejsze trofeum zawodów zgarnęła drużyna o nazwie Legends. Zawody 18 lutego były pierwszymi w tej dyscyplinie rozegranymi w gminie Sędziszów Małopolski. Piłka koszykowa w ostatnich latach nie była popularna, dlatego chcemy ją reaktywować, mówi dyrektor sędziszowskiego MOSiR-u Marek Antosz. Jakieś 15-20 lat temu była grupa ludzi, którzy uprawiali tę dyscyplinę na naszym terenie, mówię oczywiście o amatorach. Dlatego też postanowiliśmy właśnie spotykać się na halach w Sędziszowie, w Ropczycach i tą piękną dyscyplinę po prostu pokazać tutaj na naszym terenie. Organizatorzy współpracują z Ropczycką Szkółką Piłki Koszykowej Basket School Ropczyce, która na początku turnieju dała krótki pokaz umiejętności. Gry w przysłowiowego kosza uczy dzieci Marek Gosiniak, były ligowy gracz w tej dyscyplinie. Na zaproszenie przyjechał ze swoimi podopiecznymi. Są to dzieci w wieku rocznik 2012 i niżej. Także tych dzieci ma w szkółce 32 osoby. Część tych dzieci, spora liczba jest z Sędziszowa Małopolskiego, reszta z Ropczyc. Także bardzo fajny pokaz, wielu rodziców tutaj, dziadków kibicowało i cieszyło się tymi rozgrywkami swoich wnucząt. Prawdopodobnie w Sędziszowie Małopolskim też powstanie szkółka koszykówki. Tak jak z Markiem Osiniakiem rozmawialiśmy, on tą szkółkę założył w Ropczycach, ale tak jak podkreślam, że bardzo wiele dzieci ma z terenu gminy Sędziszów Małopolski i tutaj rozmawiamy, żeby po prostu też zajęcia w naszym mieście się odbywały i żeby po prostu była możliwość tych dzieci na miejscu trenować. Koszykówka jest sportem dość wymagającym i walecznym, uważa dyrektor Marek Antosz. Trzeba bardzo mnóstwo energii wnieść w ten sport, żeby po prostu coś osiągnąć. Warunki fizyczne są tutaj bardzo ważne, także tutaj siłownia bardzo się przydaje. To mit czy prawda? W koszykówkę mogą grać tylko ci z wysokim wzrostem?
Znaczy powiem tak, nie tylko ci z wysokim wzrostem, bowiem są różne pozycje. Jest rozgrywający, który zazwyczaj jest niższego wzrostu. Natomiast tak jak zawodnik center, no to z reguły to są wysocy zawodnicy. Są też skrzydłowi. No raczej są wysocy, ale tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby zawodnik jakiś niższy niejednokrotnie jest bardziej sprytny i radzi sobie na boisku. Turniej koszykówki najprawdopodobniej wpisze się na stałe do kalendarza imprez sportowych w gminie Sędziszów Małopolski. Po rozmowach po turnieju, co rozmawiałem tutaj z ludźmi, jest duża szansa na reaktywację tej dyscypliny i w przyszłym roku planujemy zorganizować drugi turniej. Natomiast w lecie myślimy też tutaj o zorganizowaniu takiego turnieju ulicznego, czyli to grają trójki, to są troszkę inne zasady. Baza sportowa gminy sprzyja uprawianiu koszykówki. Posiadamy tutaj boiska typu Orlik, też na boiskach przy liceum ogólnokształcącym, na stadionie sportowym przy ulicy Sportowej 32. Także myślę, każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto wiadomo, koszykówka jest taką grą halową, także w zimie tutaj hale w naszym mieście i w powiecie są oblegane. Zespół Legends za zdobycie pierwszego miejsca otrzymał puchar oraz bon o wartości 900 zł. Dla drugiej drużyny turnieju przewidziano bon o wartości 800 zł, a dla trzeciej 700. Przyznana została również nagroda dla najlepszego zawodnika zawodów. Taki tytuł przypadł Markowi Osiniakowi z drużyny Legends. Szczegółowe wyniki dostępne są na Facebooku sędziszowskiego Mosiru. Seniorzy z kółka teatralnego działającego przy Klubie Seniora w Sędziszowie Małopolskim przygotowali kolejne dzieło. W sobotę, 18 lutego, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się premiera spotkania literacko-muzycznego Najpiękniejsze strofy o miłości. Miłość ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Zaczynali od znanych i lubianych wierszy polskich poetów, które recytowali dzieciom. Później na warsztat wzięli bajki i fraszki Krasickiego, czego efektem była etiuda teatralna dla mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Teraz aktorzy z Klubu Seniora, którzy pracują z instruktor Sędziszowskiego Domu Kultury Violettą Czapką, zaprosili na swój kolejny projekt. Tym razem na scenie opowiadali o miłości. Spektaklowi towarzyszyła muzyka, śpiew i taniec w wykonaniu młodzieży. Samo słowo wydawało nam się troszeczkę po prostu monotonne, więc dołączyliśmy do tego muzykę z piosenką i oczywiście taniec. A kto jak nie młodzi nam to po prostu ozdobią. Podczas spotkania literacko-muzycznego aktorzy z Klubu Seniora recytowali swoje ulubione wiersze o miłości. Zamiast dmuchać na zimno, na gorącym się sparzyć, z deszczu pobiec pod rynnę, trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro, mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie. Trzeba marzyć. To były wybrane wiersze przez naszych członków Klubu Seniora, czyli przez naszych seniorów. Oni sobie wybrali, tak czuli, więc to jest zbiór kilkunastu autorów. Wybór tematyki nie był przypadkowy i warto podkreślić, że nie wiązaliśmy go z Dniem Zakochanych, który obchodzimy w lutym, mówi prowadząca warsztaty teatralne Violetta Czapka. Uważamy, że kochać trzeba cały rok, a nie tylko w jeden
jeden dzień. Z racji tego, że zauważyliśmy, że wokół nas jest coraz więcej takiej nienawiści, zazdrości, krętactwa, można też powiedzieć otwarcie, a mało tej miłości. A wiadomo, gdy się miłujemy, życie jest po prostu łatwiejsze. Występ seniorów został doceniony gromkimi brawami. Były owacje na stojąco, co sprawiło aktorom ogromną radość. Pojawiły się również łzy wzruszenia. Przy pełnej sali występowali z dużą owacją, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Emocje z nas dopiero schodzą. Podsumowanie myślę, że dopiero zrobimy na następnym spotkaniu, na naszych zajęciach teatralnych, ale tak, na pierwszy rzut bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Pomimo, że to już nasz kolejny występ, to nie obyło się bez tremy. Odczuwamy ją zawsze, bo w każdy spektakl wkładamy dużo pracy i serca. Chcemy, aby nasz wysiłek został doceniony i żeby wszystkim podobały się nasze recytacje, mówią seniorzy. Nie ma nic za darmo. Spotykamy się w gronie 12 osób. Jest nam bardzo miło, przyjemnie. Wspieramy się i po prostu wyniki naszej pracy widać było na spektaklu. No niestety, troszkę była nasza trema, bo ta nasza nauka, no nie przychodziła nam tak łatwo w tym naszym wieku już. Musieliśmy się tych wierszy nauczyć prawie przez pół roku. Staraliśmy się, a jak wyszło, ocenią widzowie. Wszystko z głowy, żadnego suflera. Nie, niestety nie korzystamy z suflera. Najwyżej suflerami jesteśmy między sobą, bo przez tyle prób nauczyliśmy się prawie wszystkich ról, wszystkich wierszyków, no ale nie bez podpowiadania, czyli na żywo całkowicie. Warsztaty teatralne pomagają seniorom otwierać się na nowe doświadczenia i ludzi, pozwalają spełniać młodzieńcze marzenia i realizować skrywane przez wiele lat pasje. To jest wyzwanie dla starszych ludzi, dla nas. Jest to dla nas odskocznią od naszej codzienności, od naszych codziennych spraw. Tu jak się spotykamy, to się pośmiejemy, pożartujemy, powspominamy. No i też mamy jakieś jeszcze marzenia i życzenia. Staramy się krzewić kulturę, nie tylko tak jak młodzi, no ale w wieku dojrzałym również należy ją kultywować. I zapraszamy wszystkich chętnych do pracy z nami. Będą wtedy większe może efekty, może jakaś inna sztuka się pojawi. Także prosimy o pomoc. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszamy. Swoją najnowszą sztukę, najpiękniejsze strofy o miłości, seniorzy zaprezentują jeszcze prawdopodobnie na tegorocznych senioraliach. A teraz zapraszamy Państwa na pierwszą część ich występu. To nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Jest takie słówko, słóweczko małe, co czasem starcza na życie całe. Ono wyjaśnia życia zawiłość. Małe słóweczko, brzmi ono miłość. Żeby coś się zdarzyło,
żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimno, na gorącym się sparzyć, z deszczu pobiec pod rynnę, trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro, mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie, trzeba marzyć. W rytmie wiecznej tęsknoty wraca fala do brzegu. Ty pamiętaj wciąż o tym. Trzeba marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość. Trzeba marzyć. Chociaż raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest. Umrzeć, leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady obok innych nieboszczków listów i nieboszczek pamiątek i cierpieć. Cierpieć tak bosko i z takim patosem, jakby się było Toską lub Witosem. I nie mieć już żadnych spraw i do nikogo złości. I tylko błagać Boga, by choć raz, choć jeszcze jeden raz umrzeć z miłości. Miłość ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Już kocham cię tyle lat. Na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9? Nie wiem. Splątało się. Zmierzchło, gdzie ty, a gdzie ja? Nie wiem i myślę w pół drogi, żeś ty jest rewolta i klęska i mgła, a ja twe oczy i nogi. Zakochany, tak prawdziwie kiedyś wiosną, to zobaczysz, że naprawdę słowik śpiewa. Że świat w słońcu jest skąpany, że piękniejsze kwiaty rosną, że inaczej, że radośniej szumią drzewa. A jak jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą bzy pachniały, sam do rymu dodasz raj. Gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty, to zobaczysz, że to świetny rym do psy. Nie
zawsze tematem piosenki są łzy, wielki żal i tęsknota. Lecz często tematem jest radość i śmiech, nutka szczęścia rozwania się złota. Ty powiesz, że wszystko nieprawda, ten park i ten ptak rozśpiewany. Powiesz, rymy są głupie. Przyznaj się, przyjacielu, pewnieś nigdy jeszcze nie był zakochany. Jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj, że będą bzy pachniały, sam do rymu dodasz raj. Gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty, to zobaczysz, że to świetny rym do bzy. Kto miłość zna, kto duszą obłąkany wypił zabójczy i najsłodszy jad, a z martwych ożył nim, jak rosą kwiat, kto ssał miód z krwawych ust serdecznej rany, kto oddał wszystko, żebrakiem być rad, kto niewolnikiem sprzedał się w kajdany, a został królem wszechgwiazd obwołany i zdobył nowy, nieodkryty świat? Kto w przepaść rzucił się bez den, a wpadł w róż obłok na zawrotny sen, którym odurza woj upojna, miękka? Kto pokorniejszy od przydrożnych ziół, pod stopy padał czołem w pył, a czuł, że się najwyżej znosi, kiedy klęka. Kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie i znów się podnosić. Krzyczeć tęsknocie precz i błagać, prowadź. Oto jest życie, nic, a jakże dosyć. Zbiegać za jednym klejnotem pustynie, iść w toj za urodą, ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. Nie boję się dętej orkiestry przy końcu świata, biblijnego tupania. Boję się twojej miłości, że kochasz zupełnie inaczej, tak bliski i inny, jak mrówka przed niedźwiedziem. Krzyże ustawiasz jak żołnierzy na wysokich. Nie patrzysz moimi oczyma. Może widzisz jak pszczoła,
dla której białe lilie są zielono-niebieskie. Pytającego omijasz jak jeża na spacerze. Głosisz, że czystość jest oddaniem siebie. Ludzi do ludzi zbliżasz i stale uczysz odchodzić. Boję się twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. Gdy cię spotkałam raz pierwszy, mokre pachniały kasztany. Zbyt długo mi w oczy patrzyłeś. Ogromnie byłam zmieszana. Pod mokre płaty gałęzi szłam za tobą. Serce me trzymał w uwięzi twój błękitny wzrok. Czekałem na ciebie wczoraj. Czekałem od rana do rana. Wywiodła mnie w pole tęsknota, miłością twoją pijana. Przenigdy już czekał nie będę, tak żem był zarzekł się gniewie. Lecz kłamstwo jest obce mej duszy. O fałszu me serce nic nie wie. Więc powiem ci prosto i szczerze, ty moje dziwne kochanie. To choćbym do końca ją czekać, to woli mi na to nie stanie. Bo cóż mam czynić, nieboże, jako nie czekać do końca? Wszak ty jesteś moim zachodem i wschodem mojego słońca. Rada Seniorów i Koło Historyczne przy Klubie Seniora w Sędziszowie Małopolskim zorganizowali 16 lutego w budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 spotkanie z autorem książki Zagłada i walka II wojna światowa w Dębicy i powiecie dębickim, Ryszardem Pajurą. Publikacja liczy 750 stron, 3 części, kilkanaście rozdziałów. To nie jest fikcja. Wszystko, o czym przeczytacie na kartach tej książki, naprawdę się wydarzyło. Tymi słowami Ryszard Pajura rozpoczyna historyczną podróż w książce. Informuję o tym czytelniku również dlatego, że starałem się, żeby styl tej książki, to w jaki sposób jest napisana, był taki dynamiczny,
niekoniecznie oddający charakter pracy naukowej czy pracy historycznej, bo ta książka taką pracą nie jest. Dlatego mogło być to w pewien sposób mylący, ten sposób narracji. I ktoś mógłby uznać, że być może te fakty są trochę naciągane, być może te fakty są trochę inaczej przedstawione niż to w rzeczywistości wyglądało. Nic takiego nie ma miejsca. Naprawdę to wszystko, o czym piszę w tej książce, wydarzyło się w rzeczywistości. W książce Ryszarda Pajury przeczytamy m.in. o powstaniu podziemnego państwa, klęsce wrześniowej, holokauście, pacyfikacji wsi, akcji Burza oraz dalszych losach mieszkańców po wojnie. Historia II wojny światowej w Dębicy i powiecie dębickim, ale powiecie dębickim w przedwojennych granicach, czyli od Sędziszowa na wschodzie, po Pilzno na zachodzie, Wielopole i Brzeziny na południu. Dlaczego tak? Bo po pierwsze w ten sposób zostało odtworzone podziemne państwo polskie poprzez obwód Armii Krajowej w Dębicy, który obejmował właśnie granice przedwojennego powiatu dębickiego, a więc również Sędziszów, również Robczyce. Ale również administracja niemiecka stworzyła co prawda swój własny powiat, on się rozciągał aż od właśnie Pilzna po Tarnobrzeg, łącznie z Tarnobrzegiem, czyli bardzo dużą. Ale Dębica była po pierwsze jego centrum, po drugie Niemcy również odtwarzali tą przedwojenną administrację w granicach przedwojennych powiatów, chociażby poprzez działanie filia Gestapo, która miała za zadanie najpierw doprowadzenie do likwidacji Żydów na tym terenie, później do walki z niepodległościowymi ruchami wśród społeczeństwa polskim. Więc te przedwojenne granice zostały otworzone przede wszystkim przez podziemne państwo polskie, ale również przed administrację niemiecką. Stąd jakby tematycznie ta książka obejmuje właśnie ten teren. Od Sędziszowa po Pilzno, od Wielopola po Pusków na północy. Też o Sędziszowie w książce przeczytamy. Tak, bo Sędziszów, chociaż można powiedzieć położony na wschodzie, gdzieś na krańcach powiatu, był bardzo ważnym miejscem na punkcie, jeżeli chodzi o podziemne państwo polskie, bo tutaj po pierwsze powstała placówka Armii Krajowej, pierwsza w 1940 roku, w 1943 roku druga placówka Armii Krajowej, to jest ewenement, bo dwie placówki istniały tylko w Sędziszowie i w Robczycach. Niedaleko w Łączkach Kucharskich działała kolejna placówka Armii Krajowej. Tutaj powstał w 1944 roku już, w ramach przygotowania do akcji Burza, pododdział Armii Krajowej, jeden z trzech w powiecie, to był pododdział Sędziszów, pododdział Dębica i pododdział Pilzno. Więc jak widać, również w strukturach państwa polskiego Sędziszów, Robczyce również były bardzo ważnymi punktami na tej mapie. Publikacja to efekt moich zainteresowań historią i literaturą, mówi autor książki. Przeczytałem praktycznie wszystkie publikacje związane z II wojną światową na tym terenie, dodaje. To były wycinkowe publikacje. Jedna dotyczyła placówki Dębica, druga dotyczyła działalności Armii Krajowej w Pilźnie. Były wspomnienia pana Tadeusza Wilka, które dotyczyły właśnie Sędziszowa w dużej mierze, to jeden z czołowych przedstawicieli Armii Krajowej na tym terenie. Ale oczywiście były publikacje dotyczące innych aspektów, również zakłady. Natomiast uznałem, że nie ma takiej publikacji, która to wszystko zbiera w jednym miejscu. Pokazuje, jak przebiegały wydarzenia związane z II wojną światową od A do Z, od września 1939 roku do maja 1945 roku. Że warto pokusić się o książkę, która zbierze to wszystko w jednym miejscu, która czytelnikowi, który ją przeczyta, da tą dawkę wiedzy na temat, jak wyglądała rzeczywistość w tym okresie. Publikacja Zagłada i walka, II wojna światowa w Dębicy i powiecie dębickim spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród miłośników literatury historycznej. Ci, którzy już po nią sięgnęli, zachęcają innych do tego, aby ją przeczytać. Książka jest bardzo, bardzo wciągająca. Jest tyle natłok wydarzeń i postaci, że nawet trudno to wszystko spamiętać. Szczególnie o samym Sędziszowie, no wiadomo, że Sędziszów był tylko jednym wycinkiem całego powiatu. Więcej jest opowieści o Pilźnie, o obozie zagłady w Pustkowie, ale między innymi nasze miasto jest też parę razy wymieniane i ciekawe fakty, których do tej pory nie znałem, były. No, udało mi się poszerzyć wiedzę nawet i o naszym zakładzie
który kiedyś był wiodący w Sędziszowie, jak dawno, no, obecny prezydent Sędziszów, dawna wytwórnia filtrów, kiedyś Szmot czy zakłady pana Kroczki, szczególnie te wydarzenia związane z panem Kroczką są też wymienione w tej książce. Czyli jaką wartość historyczną ma ta publikacja w pańskiej ocenie? No ja nie jestem historykiem, to najlepiej by to ocenił ktoś, kto jest zawodowo się zajmuje historią. Jako amator to ja uważam, że wniesiono dużo pracy, żeby to wszystko zebrać do kupy, masę odnośników. Materiał jest jakoś bardzo udokumentowany cytatami i przypisami, czyli autor korzystał jednak z jakichś źródeł historycznych. Dlaczego w ogóle sięgnął pan po tą książkę? No mi się wydaje, że już zawsze w wieku już podeszłym człowiek i bardziej sięga do historii. Zresztą od pewnego momentu historia jest moją takim troszeczkę pasją i zresztą warto wiedzieć o swoim mieście coś. Książkę można zakupić m.in. w sklepie Styl w Sędziszowie Małopolskim. Wystartowała 9. edycja plebiscytu na najlepszych sportowców powiatu ropczycko-sędziszowskiego 2022 roku. Głosować można do 12 marca. Starostwo powiatowe w Ropczycach już po raz 9 zorganizowało plebiscyt na najlepszych sportowców. Tradycyjnie przebiega on w 5 kategoriach. Sportowiec roku, talent roku, trener roku, działacz sportowy, a także drużyna roku. Głosy oddawać należy przez portal rrs24.net. Osoby biorące udział w głosowaniu mają szansę wygrać nagrodę finansową, informuje starosta powiatu Witold Darłak. Chciałbym zachęcić, dlatego że oprócz cennych nagród dla zwycięzców przewidzieliśmy również nagrodę w wysokości 500 zł dla uczestnika takiego plebiscytu na żywo podczas gali, która w tym roku odbędzie się w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Wylosujemy spośród wszystkich biorących udział w tym plebiscycie jedną osobę, do której zadzwonimy i do której przekażemy kwotę w wysokości 500 zł. Uroczysta gala, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i laureaci odbiorą nagrody, ma być wyrazem uznania dla wszystkich osób, które promują aktywny tryb życia, a dzięki swoim sportowym sukcesom rozwijają powiat. Ta gala, która trwa od 9 lat, ma za zadanie wspierać działaczy, wszystkich ludzi związanych ze sportem, ale też kapituła wskaże w tym roku, jak w minionych latach, taką osobę szczególnie zasłużoną dla sportu w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Oczywiście będzie to niespodzianka. Ta osoba zostanie wcześniej na tą galę zaproszona i to będzie takie, zdaniem kapituły, taki jest cel tego, aby tą osobę, całą jej dotychczasową działalność i zaangażowanie w propagowanie sportu czy zdrowego stylu życia, czy wspieranie sportu na terenie naszego powiatu, za taki właśnie całokształt uhonorować. Przewidzieliśmy też również nagrodę starosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osoby szczególnie uzdolnionej, czy szczególnie wyróżniającej się szczególnymi wynikami sportowymi w ostatnim czasie, czy to na arenie krajowej, czy na arenie międzynarodowej. Takie wskazanie również w tym roku takiej osoby będzie. Tutaj decyzję podjęła również kapituła. Spośród trzech zaproponowanych osób zostanie jedna osoba wskazana i też doceniona, aby nie zapominać o tych, którzy może gdzieś tam w takich sportach mniej popularnych czy niszowych wykazują się bardzo wieloma osiągnięciami i tak ze względu na to, że właśnie nie za zbyt popularny ta dyscyplina sportu jest, to gdzieś tam trochę może o nich zapominamy. Chcemy pamiętać o wszystkich i wszystkim w jakiś sposób podziękować. Przypominamy, głosowanie przebiega za pośrednictwem portalu rrs24.net. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 31 marca podczas powiatowej gali sportu, która odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebooku.
jedność. Z pasji do filmu.